Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Ciekawe, czy znowu będą cztery trafienia jak poprzednio. Niedługo transmisja. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz Serie A. Torino zmierzy się z Interem Mediolan. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Mbappé teraz przy piłce. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Piłkę ma teraz Kimmich. Ależ teraz okazja bramkowa. Świetnie, skuteczna interwencja. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Takim składem zagra dzisiaj Inter Mediolan. W bramce wystąpi Samir Handanović, Marcelo Brozović oraz Joshua Kimmich zagrają na środku formacji pomocy. W ataku natomiast ujrzymy Kyliana Mbappé, współpracującego z Lautaro Martinezem. No i Inter coraz bliżej bramki rywala. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Tak, ale się popisał Mbappé. Bezbłędne zachowanie. Tak się właśnie wykorzystuje tego typu sytuacje. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A Mbappé bardzo ładnie uderzył przy bliższym słupku. To nie była łatwa piłka. Zawodnicy Torino wznawiają grę po stracie gola. Muszą gonić wynik. Czy będzie z tego wyrównanie? O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Mamy wynik remisowy. 1-1. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Obija bramkę, ale piłka ciągle w grze. Wybija piłkę z dala od bramki. Teraz dobrze, ma miejsce. Ale nie, zagrożenia jednak brak, bo wszystko kończy się na kolejnej przeszkodzie. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Czasem o wyniku decydują centymetry, czy wręcz milimetry. Tym razem zabrakło szczęścia. No, teraz zrobiło się groźnie. Udana teraz obrona tego strzału. Lautaro Martinez. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Lautaro Martinez! Nie ma gola! Co za interwencja! Tak się powinno stopować ataki rywala. Naprawdę wyborna interwencja, Tomku. Tu przecież praktycznie musiał być gol, a tymczasem... Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. No nie! Ponownie zabrakło centymetrów! Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Ależ łatwo teraz minął. Uwaga, czy strzeli? I udało się zablokować. Nie wydaje mi się, by tam była bramka. Widzimy to dzięki technologii goal line i rzeczywiście nie ma wątpliwości, nie ma bramki. Sprawa wydawała się oczywista, ale zawsze lepiej sprawdzić, niż później wstydzić się za błąd albo, co gorsza, wybaczyć wynik meczu. Centra w pole karne. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Piłkę ma teraz Kimmich. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempo.
Piłkę ma teraz Kimiś i tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Trzeba powiedzieć, że nie zaskoczył nas ten transfer, bo od dawna krążyły na ten... Wrócimy do tego później, jest akcja. Udana interwencja, tu już było naprawdę groźnie. Mbappé. Przy piłce Lautaro Martinez. Kibice żądają strzału. Nie zaskoczył Handanowicza. Cóż za interwencja. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Mbappé teraz przy piłce. Mbappé zagrywa w pole karne. Nic z tej wrzutki nie będzie. Dobre wybicie. Może dać im prowadzenie. Tak, piłka w siatce. Znowu prowadzą. Tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Mamy teraz wynik 2-1. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ależ to teraz wyczuł Handanowicz. Świetna parada. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę w takim miejscu. I bramka! Udało się! Wyciąga swoją drużynę z tarapatów. Znowu mamy remis. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Lautaro Martinez. Joshua Kimmich przy piłce. To musi wpaść! Zablokowany ten strzał. No i zmarnowana, świetna szansa na gola. Co za pudło. Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda, to powinna być bramka. Przy okazji przypomnę, że pokażemy niedługo kolejny ciekawy mecz Serie A. Torino zmierzy się z Milanem. Gdybym musiał wybrać w tym tygodniu jeden mecz do obejrzenia, to na pewno byłby mocny kandydat. Nerazzurri podkręcają tempo w końcówce. Rzutem na taśmę usiłują zamienić ten remis w zwycięstwo. Szybkie podanie. Szansa! Czy przełamie impas? Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe 2 minuty gry. Teraz Brozovic. Arbiter kończy spotkanie. 3 punkty Interu. Mają się z czego cieszyć. Jasne, że lepiej byłoby wygrać na spokojnie, a nie po bramce w końcówce, ale z drugiej strony takie zwycięstwa smakują wyjątkowo.